A teraz udajemy się najprawdopodobniej, zobaczymy, gdzie nas oni poniosą, ale mamy plan dotrzeć do dzielnicy Simies. Pewnie jakoś inaczej się to wymawia. W każdym razie to jest taka najstarsza część licei. No i zobaczymy, co tam. Zobaczymy, co tam zobaczymy. Ohydne. No, zobacz, tak jest z Grażyną i Januszem. A trochę więcej uśmiechu daj. Jak mam być uśmiechnięty, jak takie rzeczy widzę? Albo tego fańka tutaj, wklejony kat i pies do samochodu. O Jezu, paskudne. No, trochę się pogoda psuje, co? No, na szczęście. A co jeszcze mamy w planach? Co jeszcze mamy w planach? A, to Stare Miasto Antyczne. O tym mamy przejść. O, idziemy. Co? Znalazłeś coś fajnego? Znajdujemy się właśnie w dzielnicy Cimes, jakkolwiek się to mówi. Jeśli chodzi o atrakcje tej dzielnicy, to przed chwilą mijaliśmy przepiękny hotel Regina, który się właśnie za nami i powstał w 1897 roku, więc już trochę lat ma, a dalej jest imponujący. No a teraz znajdujemy się w ruinach antycznego amfiteatru. W dzielnicy Cimes i zaraz obok tych ruin tego amfiteatru znajduje się piękny gaj oliwny. Jest naprawdę duży. Myśleliśmy, że będzie jakiś malutki, ale jest naprawdę duży. No i to jest bardzo oddalone od miasta miejsce. Nie wszyscy chyba o nim wiedzą, przynajmniej wszyscy turyści. A Francuzi udają się tutaj w celach rekreacyjnych. Widzieliśmy dużo ludzi, którzy biegają, wychodzą tutaj z psami.
i coś, czego jeszcze nie spotkaliśmy, a wiedzieliśmy, że jest tutaj tradycja, pełno ludzi gotuje w bule. Pogoda jest już na szczęście trochę lepsza, przynajmniej lepsza dla naszych poparzeń, bo jest już trochę chłodniej, więc jeszcze chwilę sobie pospacerujemy i wracamy do domu. Ostatnim punktem naszej dzisiejszej wycieczki są ogrody klasztorów franciszkanów, skąd widać panoramę Licei, która znajduje się za mną, a także z tamtej strony jest widok na morze i Zatokę Aniołów. Widać też wzgórze zamkowe, na którym byliśmy wczoraj. Jeszcze na koniec chcieliśmy pokazać trochę inne oblicze Lazurowego Wybrzeża. Nie wiem, czy w ogóle będzie nas słychać, bo jest wiatr. No, fale są ostre, tak. Nie wiem, czy do metra może nawet sięgają. Czegoś takiego jeszcze tutaj nie widzieliśmy. Zawsze woda była spokojna. Więc idziemy zobaczyć.